Cześć, cześć i czołem. W tym odcinku przeskakujemy z anatomii w kolejny ogromny przedmiot, który niejednemu dał się wyznaki. Mowa o fizjologii i tym razem zaczniemy omawianie fizjologii nerek. E, zaczniemy już, bo temat jest na tyle spory, że na jednym filmie na pewno to się nie skończy. Dzisiaj zajmiemy się budową nefronu, przyjrzymy się procesowi filtracji kłębuszkowej, później przyjrzymy się procesom resorpcji i sekrecji w kanalikach nefronu, które sprawią, że mocz pierwotny stanie się moczem ostatecznym. Także nie zwlekajmy i zaczynajmy. Nerki pełnią w naszym organizmie naprawdę pierdyliardę funkcji, więc wymieńmy sobie te najważniejsze. Przede wszystkim z moczem produkowanym w nerkach pozbywamy się nadmiarów wody i różnorakich elektrolitów, dzięki czemu możemy zachowywać prawidłową objętość osocza i prawidłową osmolalność osocza, czyli taką wartość wynikającą ze stężeń różnych elektrolitów w roztworze, tutaj w osoczu. I od osmalalności osocza i tkanek zależy, w jakim kierunku w organizmie przenika woda. Na pewno kojarzycie z biologii takie schematy z krwinką, która była w roztworze hipo- i hipertonicznym, co nie? Więc no to jest ważne, żeby ta krwinka albo nie była obkurczona całkowicie, albo nie pękła. tak? Dla funkcjonowania, a zwłaszcza funkcjonowania mózgu, to jest istotne. Poza tym, z moczem wydalamy zbędne produkty przemiany materii. Głównie azotowej w postaci mocznika, ale nerki regulują też gospodarkę kwasowo-zasadową. Więcej w tym temacie opowiadałem w mojej serii o rkz -ach. Nerki wytwarzają też hormony, np. erytropoetynę, która jest niezbędna do prawidłowej erytropoezy w szpiku oraz hydroksylują witaminę D3. Dzięki czemu staje się ona aktywna biologicznie, więc również mają nielada wpływ na gospodarkę wapniowo-fosforanową, bo w nerkach również wydalane i resorbowane jest wapń i fosforany. Jakby ktoś się upar znaleźliśmy, by jeszcze, no nie wiem, parę innych funkcji nerki, ale powiedzmy, że to są te najważniejsze, więc przejdźmy dalej. Przed państwem nefron, czyli podstawowa jednostka czynnościowa nerki. Mamy takich nefronów naprawdę miliony w naszych nerkach i taki nefron z czego on się składa? Z ciałka nefronu, czyli kłębuszka nerkowego, takiego splotu naczyń włosowatych, który jest otoczony torebką kłębuszka, też nazywaną torebką Baumana. Tutaj odbywa się pierwotna filtracja krwi i do dalszych kanalików trafia mocz pierwotny. Dalej mamy kanalik. Kręty bliższy, zwany też kanalikiem proksymalnym, który przechodzi w pętle Henlego, która ma ramię wstępujące i ramię wstępujące. To wstępujące składa się z dwóch części: cienkiej i grubej. A dalej już mamy kanalik kręty dalszy, który nazywamy też kanalikiem dystalnym, no i który ostatecznie trafia do cewki zbiorczej czy kanalika zbiorczego, do której też uchodzą inne kanaliki dalsze. No i właśnie taki, taka cewka zbiorcza uchodzi na końcu brodawki nerkowej do miedniczek i dalej to znacie z anatomii jak wyprowadzany jest mocz. Zróbmy sobie zbliżenie na kłębuszek nerkowy. Jak widzicie, jego struktura histologiczna jest dosyć złożona, co świetnie oddaje ten schemat autorstwa pana doktora Michała Komorniczaka. Krew do kłębuszka dociera tętniczką doprowadzającą, natomiast odpływa tętniczką odprowadzającą. Ta pierwsza tworzy sploty naczyń włosowatych, pomiędzy którymi znajdują się komórki mezangium wewnętrznego. Torebka kłębuszka natomiast składa się z dwóch części. ściennej, gdzie płaskie komórki tworzą zewnętrzną ścianę torebki, i części trzewnej, gdzie komórki, które nazywamy podocytami, otaczają naczynia włosowate swoimi takimi wypustkami. Natomiast po lewej stronie widzicie taką strukturę, która nazywa się aparat przykłębuszkowy. Na razie zapamiętajcie, że ona tam jest, bo dokładnie o jej działaniu porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku. Zanim przejdziemy dalej, skupmy się na chwilę na filtracji. Może nie widać tego na tym obrazku, ale naczynia włosowate mają fenestrację, czyli takie dziurki, przez które może być przefiltrowane osocze. Wskaźnik, który informuje nas o wydajności tej filtracji w kłębuszkach, to GFR, z angielskiego Glomelural Filtration Rate, mówiący o objętości osocza, która jest przefiltrowywana w czasie wpływa na niego wartość K, czyli taki wskaźnik zależny od ilości aktywnych nefronów, przez które przepływa krew i przepuszczalności tych naczyń w kłębuszku. Natomiast ten drugi wskaźnik EFP, z angielskiego Effective Filtration Pressure, czyli efektywne ciśnienie filtracyjne, zależy od wartości ciśnień w kłębuszku i w torebce. Jakich w ogóle ciśnień? No, pamiętacie, są takie dwa podstawowe ciśnienia związane z układem krwionośnym. Jedno to ciśnienie hydrostatyczne, które jest związane z siłą, z jaką płyn napiera na naczynia krwionośne, tak? czyli ciśnienie to prze, jakby na zewnątrz naczynia. Drugie natomiast to ciśnienie onkotyczne, związane z zawartością białek we krwi, które wodę do siebie przyciąga. A więc jak to wygląda w kłębuszku? Ciśnienie hydrostatyczne w kapilarach kłębuszka, tutaj oznaczane jako PK, wypycha osocze przez fenestrację śródbłonka do torebki kłębuszka. Przefiltrowane osocze, które znajduje się w torebce, również wywiera ciśnienie hydrostatyczne, oznaczane jako PT, które przeciwdziała przesączaniu. No ale możecie być spokojni, no bo to ciśnienie wewnątrz torebki jest znacznie mniejsze od ciśnienia w kłębuszku, tak? No natomiast ciśnienie onkotyczne, białek w osoczu Przeciwdziała również filtracji, tak, ściągając do siebie wodę. Natomiast jeśli chodzi o torebkę, to przy prawo fun prawidłowo funkcjonującej barierze filtracyjnej nie ma tam żadnych białek, więc wartość ciśnienia onkotycznego w torebce jest y, zupełnie nieistotna. No i spójrzcie, jak kształtuje się to, na, jak to wpływa na to efektywne ciśnienie filtracyjne, tak, które jest wypadkową tych wszystkich sił. Ojeny. Powstał nam dosyć pokręcony wzór, ale chcę wam pokazać, że to wszystko ma sens. Zastanówmy się nad pewnymi sytuacjami klinicznymi. Jeden z najważniejszych mechanizmów regulacji, które zwiększają GFR, jest skurcz tętniczki odprowadzającej. Jeżeli droga odpływu krwi jest węższa, no to ciśnienie w kapilarach rośnie. Jeżeli wzrośnie, to zgodnie z naszym wzorem wzrośnie GFR, tak? bo wzrasta to ciśnienie hydrostatyczne. A teraz wyobraźmy sobie sytuację, która doprowadza do spadku ciśnienia hydrostatycznego w kapilarach. Tak? Może to być skurcz tętniczki doprowadzającej, ale możemy sobie też mm, wyobrazić jak, jakiś wstrząs, zmniejszony przepływ krwi przez nerki, zakrzepice w tętnicy nerkowej. No i wtedy spadnie przepływ krwi przez nerkę, więc też spadnie nam ciśnienie hydrostatyczne, doprowadzając do tego, że spadnie nam również GFR. Natomiast w przypadku na przykład niedrożności moczowodu albo tam dalszych elementów, które wyprowadzają mocz, zazwyczaj to jest kamica moczowa, która tam blokuje przepływ, albo jakieś zmiany nowotworowe w pęcherzu czy w moczowodzie, no to odpływ będzie utrudniony, no i ten mocz w tym układzie tych naczyń będzie miał coraz wyższe ciśnienie hydrostatyczne, a ostatecznie no jakby to siła tego ciśnienia również będzie wpływała na to, jakie jest to ciśnienie hydrostatyczne w torebce kłębuszka. No i będzie ono podwyższone, czyli również zmniejszy nasz GFR, czyli ten wskaźnik, jak wydajna jest filtracja w kłębuszku. Natomiast jeśli chodzi o ciśnienie onkotyczne, to jego niskie wartości zazwyczaj są związane z marskością wątroby, gdzie jest upośledzone wytwarzanie białek w wątrobie, głównie albumin, czy ze zespołem nerczycowym, gdzie tracimy z moczem te białka. I wtedy przy niskim, niskich wartościach tego ciśnienia onkotycznego GFR będzie wyższe, tak? bo nie będzie tych sił, które przeciwdziałają filtracji w tym wypadku. Ok. Pogadaliśmy sobie nieco o dziwnych wzorach, ale spokojnie jeszcze do nich wrócimy. Na szczęście na koniec odcinka. A teraz przyjrzyjmy się trochę barierze kłębuszkowej, bo fajnie mówiłem, że krew jest filtrowana w kłębuszku, ale chodzi nam, żeby odfiltrować wodę i zbędne produkty, a nie żeby pozbyć się całej krwi, tak? czyli krwinek, czerwonych, białek itd. Tak? Więc oto przedstawiam wam barierę kłębuszkową, która ma trzy najważniejsze składowe. Po pierwsze to są fenestrowane komórki śródbłonka, które zawierają pory, przez które przejść mogą cząstki o masie nie większej niż 5 kilodaltonów. Na przykład albuminy, które najbardziej nam zależy, żeby ich nie tracić, mają 66 kilodaltonów, więc jakby luz, przy jak wszystko jest ok, to one nie przelezą. Druga składowa to błona podstawna, która oprócz tam przeróżnych białek ma w swoim składzie spore ilości ujemnie naładowanego siarczanu heparanu, który stanowi elektryczną barierę dla białek, które w większości są naładowane ujemnie. Jakby kojarzycie, minus i minus się odpychają, co nie? A w regulowaniu średnicy porów znaczenie mają też właśnie komórki mezangium wewnętrznego, które mają zdolności kurczliwe. I taki z tych komórek naciąga błonę podstawną i prowadzi do zmniejszenia średnicy tych porów, wpływając też również na obniżenie wartości tej filtracji, czyli obniżenie GFR. Trzeci element bariery filtracyjnej to wypustki podocytów, które mogą zmieniać swoje wymiary, regulując przedostawanie się dalej tych też elementów do światła torebki kłębuszka. Na przykład w stanach odwodnienia czy długotrwałego wysiłku wypustki tracą swoją jakby jędrność i zwiększają szczeliny filtracyjne pomiędzy nimi, przez co istnieje większa szansa na to, że białka i inne elementy, które nie powinny, dostaną się do moczu. Więc w kłębuszku dochodzi do filtracji. Wyobraźcie sobie, że w ciągu doby nerki przefiltrowują łącznie 180 litrów krwi. Słabo by było tyle wysikać, co? Dlatego na szczęście dochodzimy do momentu, gdzie opowiem o funkcjach kanalików nefronu, które polegają na resorpcji wody i ważnych składników, a sekrecji do moczu tych niepotrzebnych, które niedostatecznie zostały przefiltrowane w kłębuszku. Aby uzyskać ostatecznie około 1,5 litra moczu ostatecznego, wydalanego w ciągu doby. No to nieźle ta resorpcja działa. W resorcji tak dużej ilości wody bardzo pomaga fakt, że tętniczka odprowadzająca krew z kłębuszka oplata dalej kanaliki, tworząc układ naczyń prostych. Ale co tu jest istotnego, żeby to funkcjonowało? Bo objętość krwi, która odpływa z kłębuszka, jest mniejsza, no nie? Bo część osocza trafiła do torebki kłębuszka i kanalików. Natomiast stężenie białek w tej krwi rośnie, bo jest ich jakby tyle samo. Ale objętość krwi jest mniejsza, tak? więc to jest bardziej, ta krew jest bardziej zatężona. A skoro większe stężenie tych białek to też dużo większe ciśnienie osmotyczne, a mniej krwi to też mniejsze ciśnienie hydrostatyczne czyli taki układ, który bardziej sprzyja. Resorpcji wody z powrotem, niż powiedzmy, wypychaniu jej poza naczynia, więc to bardzo właśnie pomaga w tej resorpcji wody. Ale przyjrzyjmy się bliżej procesom zachodzącym w poszczególnych elementach tego układu kanalików nefronu. Zacznijmy od kanalika proksymalnego. Zachodzi w nim głównie intensywna resorpcja wody, sodu, chlorków, ale również około 90% wszystkich wodorowęglanów, które trafiły do moczu pierwotnego. Dodatkowo wyłapywane są tutaj zazwyczaj cała glukoza i aminokwasy, które do moczu pierwotnego trafią, ale również dochodzi do sekrecji mocznika i moczanów do właśnie światła kanalika, aby były wydalone z moczem. Ale przyjrzyjmy się teraz nieco bliżej tym procesom. Sud jest resorbowany do komórek kanalika bliższego za pomocą różnego rodzaju przenośników, np. razem z glukozą albo aminokwasami w kotransporcie. Kotransporcie znaczy, że Przesuwają się oba elementy w tym samym kierunku, tak? Wspólnie, w kooperacji, bądź w antyporcie z jonami wodorowymi, gdzie sód wchodzi do środka komórek. Natomiast jony wodorowe są wyrzucane do światła kanalika, gdzie biorą udział w resorpcji wodorowęglanów. Też to wspominałem o w odcinku RKZ. -ach. Razem z wodorowęglanami, jony H, tworzą kwas węglowy który jest rozkładany z pomocą takiego enzymu anhydrazy węglanowej do wody i dwutlenku węgla, które biernie dyfundują do komórki kanalika, i tam ponownie wewnątrzkomórkowa anhydraza przekształca je do H oraz do wodorowęglanu, który ten wodorowęglan jest resorbowany do krwi w kotransporcie razem z sodem. Natomiast ten H, jest wykorzystywany właśnie z powrotem do, do tego procesu resorpcji tych wodorowęglanów. Natomiast głównym silnikiem napędowym, dlatego że ten transport sodu zachodzi, jest pompa sodowo-potasowa, która jest zlokalizowana na powierzchni boczno-podstawnej komórek. Tej, która graniczy właśnie z płynem śródmiąszowym i zaraz z naczyniem z krwią. Dla uproszczenia, tutaj na schemacie od razu napisałem, że to, że to jest krew tam. Po tej drugiej stronie, i właśnie ta pompa, biorąc energię z ATP, wyrzuca wciąż y, jony sodu do krwi, a wtłacza jony potasu. Y, przez to, że z komórki ciągle te jony sodu są usuwane, wytwarza się gradient elektrochemiczny, który umożliwia jego ciągły napływ z użyciem no, wcześniej wspomnianych transporterów. Warto też nadmienić, że działanie antyportera sodowo-wodorowego wzmaga angiotensyna druga, która jest jednym z hormonów biorących udział w regulacji w nerkach, ale o tej angiotensynie również opowiemy w kolejnym odcinku. A natomiast co z wodą? Komórki kanalika bliższego są ze sobą połączone między komórkowymi połączeniami ścisłymi, które jednak umożliwiają przechodzenie wody i niektórych elektrolitów pomiędzy tymi połączeniami. Jak już wcześniej mówiłem, krew w naczyniach prostych ma wysoką wartość ciśnienia osmotycznego, co napędza resorpcję wody do krwi, a często z nią również innych elektrolitów. Nazywamy ten mechanizm drag solvent, że jakby ten solvent, rozpuszczalnik, drag, czyli jakby ciągnie ze sobą elektrolity, czyli tutaj woda, która przepływa, również te elektrolity za sobą pociąga. OK. Kolejny element to pętla Henlego, która jest mega ważna dla resorpcji wody. Wpływ ma na to charakterystyczna budowa, bo jej ramię zstępujące jest, jest przepuszczalne dla wody, natomiast ramię wstępujące, szczególnie jego część gruba, jest nieprzepuszczalna dla wody, za to dochodzi w nim do istotnej resorpcji elektrolitów. Zajrzyjmy ciutkę bliżej, co tam się dzieje w tym ramieniu wstępującym. I największe znaczenie ma tutaj resorpcja sodu, potasu i chlorków przez transporter. NKCC2. Jak zwykle, gradient tutaj dla napędzania tego, zapewnia nam na błonie podstawnej ta ATPA zasodowo-potasowa, natomiast właśnie ten nadmiar potasu, który by znalazł się w komórce, jest usuwany do światła do moczu takim kanałem ROMK. Bądź również w kotransporcie z chlorkami może być resorbowany do krwi. Natomiast ten właśnie kanał NKCC pętli nefronu jest ważny, ponieważ jest blokowany przez leki, diuretyki pętlowe, takie jak furosemit czy torasemit. Ale jak to dokładnie wpływa na resorpcję wody? Pamiętacie z zeszłego odcinka, że nerka składa się z kory i rdzenia i ten rdzeń tworzy piramidy. No więc ciałka nefronów zlokalizowane są głównie w korze. Natomiast w piramidach znajdują się najczęściej te pętle nefronu i dalej też te kanaliki zbiorcze, gdzie osmolalność tego płynu śródtkankowego w tej nerce stopniowo rośnie im jest bliżej brodawki nerkowej. Związana jest z coraz to większym stężeniem mocznika właśnie w tej tkance i przyjrzyjmy się teraz tej naszej pętli tutaj, do której trafia izosmotyczny z płynem śródkankowym korynerki, czyli wynoszący około 300 moli, i natomiast właśnie płyn śródkankowy coraz niżej staje się coraz bardziej, jakby zatężony od większej osmolarności. I w wyniku właśnie tego gradientu stężeń na zasadzie osmozy woda wypływa z ramienia stępującego. A jak mniej wody jest w tym moczu, no to staje się bardziej stężony i również tego moczu osmolarność rośnie. Natomiast mocz ten płynąc teraz do góry ramieniem wstępującym, które wyrzuca z niego elektrolity, ponownie staje się mniej osmolarny, nawet hipoosmotyczny, że ta wartość może nawet wynosić około 200. Bo mamy sytuację, w której jest. Mniej, jakby wody w tym moczu, bo wyleciała, ale dzięki aktywności właśnie tej części grubej i te, tej resorpcji tych elektrolitów, to tych elektrolitów zostaje zresorbowane więcej niż było jakby, niż uciekło wody. Dzięki temu właśnie można powiedzieć, że ten mocz jest taki wręcz rozcieńczony, ale pozbawiony dużej ilości wody tutaj. I te też elektrolity mogą dodatkowo wpływać do światła pętli i dodatkowo ten cały efekt resorpcji wody wzmacniając. Dorzućmy do tego jeszcze fakt, że naczynia proste, które otaczają właśnie tą pętlę nefronu, to krew w nich płynie w przeciwnym kierunku, co jeszcze w ogóle nasila tą resorpcję wody do tych, do tego właśnie, do tych kanalików, do, do tych naczyń prostych o zwiększonej osmolalności i taki układ, w którym jedna rzecz płynie w jedną stronę, druga w drugą stronę, zarówno jeżeli chodzi o ramienia pętli Henlego, jak i tą tętniczkę, to układ taki nazywa się wzmacniaczem przeciwprądowym. To, co dzieje się w kanaliku dalszej, micewce zbiorczej, możemy podzielić na takie dwa elementy. Pierwszy to jest bliższa część tej cewki dalszej, która jest bardzo podobna do części grubej ramienia wstępującego, bo również jest nieprzepuszczalna dla wody. Kanałem NCC transportowany jest do komórek kanalika sud razem z chlorkami. Kanał ten jest uchwytem docelowym dla diuretyków tiazydowych i tiazydopodobnych, e, takich jak e, hydrochlortiazyd czy indapamid. Natomiast właśnie nadal wiemy, że ten gradient jest zapewniany przez ATPazę sodowo-potasową. Chlorki trafiają do krwi różnymi takimi kanałami dla chlorków. Natomiast właśnie dzięki temu przepływowi sodu i chlorków również głównie drogą międzykomórkową resorbowany jest magnez oraz wapń. Druga grupa, którą tak łącznie omówimy, to dalsza część kanalika dalszego i cewka zbiorcza, które składają się z komórek głównych, których celem jest głównie resorpcja wody i elektrolitów oraz komórek wstawkowych, które są odpowiedzialne za regulację gospodarki kwasowo-zasadowej. W komórkach głównych antyportery sodowo-potasowe odpowiedzialne są tam głównie za wchłanianie sodu, a ich działanie jest pobudzane przez aldosteron, który też jest jednym z hormonów regulujących działanie nerki i podobnie jak wszystkie inne hormony, wpływające na funkcjonowanie nerki, zostanie dużo dokładniej omówiony w przyszłym odcinku. Natomiast właśnie gradient zapewniają pompa sodowo potasowa ale też, co jest istotne, na tej błonie podstawno-bocznej znajdują się receptory dla wazopresyny. I właśnie te receptory dla tego hormonu wydzielanego przez tylny płat przysadki mózgowej, te receptory V2, Yy, działają tak, że po związaniu się z ADH, czyli to jest skrót na wazopresynę, bo oprócz wazopresyny mówi się na to antidiuretic hormon, czyli ADH. Yy, no to właśnie w komórkach tych głównych składowane są w pęcherzykach białko zwane akwaporyną. I po właśnie po złączeniu się z receptorem zostaną one wbudowane w błonę komórki kanalika i umożliwiają naprawdę bardzo sporą resorpcję wody, bo te akwaporyny są jak takie tunele, takie pory dla wody, akwaporyny, no to jakby wydaje się logiczne całkiem po ich nazwie. Natomiast jeżeli chodzi o te komórki wstawkowe, to one są wyposażone w ATPazę, sud jony H+, które wyrzucają H+ +y z moczu tam te H+, +y wiążą się z amoniakiem, fosforanami i w ten sposób są wydalane nadmiar H+, właśnie w moczu ostatecznym. Natomiast właśnie skąd te H+, +y w komórce się biorą? Ano standardowo z wody i dwutlenku węgla, które powstają w procesach metabolicznych i z pomocą anhydrazy węglanowej znowu powstaje właśnie kwas węglowy rozkładany do H+, i wodorowęglanów. Natomiast wodorowęglany są resorbowane do krwi w antyporcie z chlorkami, które tutaj w tym, tej części nefronu przechodzą drogą międzykomórkową. Czyli widzicie, jednocześnie wyrzucane są H, +y i są jakby syntetyzowane nowo, nowe wodorowęglany, które, które są właśnie, trafiają do krwi. Ale też o tym, jak mówiłem, dużo, dużo więcej mówiłem w odcinku o równowadze kwasowo-zasadowej, a teraz yy, słuchajcie tych przemian, tych ilości, w którą stronę co idzie. Jest bardzo, bardzo dużo, więc postarajmy się to jakoś podsumować. W kanaliku proksymalnym dochodzi przede wszystkim do resorpcji wody, sodu, chlorków, potasów, wodorowęglanów, glukozy, aminokwasów. Dochodzi do sekrecji mocznika i moczanów. Natomiast w ramieniu zestępującym resorbowane są duże ilości wody, a we wstępującym duże ilości elektrolitów, co pozwala nam na znaczne zagęszczenie moczu. A potem dochodzimy do kanalika dalszego, w którym dochodzi do dalszej resorcji elektrolitów. A do kanalika wydalane są potas i h +y, tymi różnymi antyporterami yy, sodowo-właśnie yy, potasowymi, sodowo-właśnie h +owymi natomiast w cewce zbiorczej już dalej dochodzi do znowu do resorpcji wody głównie dzięki akwaporynom no i sodu, chlorków i teraz co? już jakoś nieco lepiej to się układa no na pewno będziecie musieli jeszcze dużo się przyjrzeć tym obrazkom żeby jakby ułożyć sobie w głowie, najpierw zapamiętajmy mniej więcej co się gdzie dzieje później jakby mniejszą wagę przykładajmy do tych wszystkich nazw tych kanałów szczególnie jakby jeżeli te kanały pamiętać, kojarzyć, to szczególnie te, które mówiłem, że coś na nie wpływa albo coś się blokuje, szczególnie leki, bo to jest bardzo ważna wiedza. Ale teraz pogadajmy o czymś takim jak próg nerkowy, bo co to jest? Próg nerkowy to jest taki próg stężenia jakiejś substancji we krwi, powyżej którego nie jest ona w pełni resorbowana w nefronach i zaczyna pojawiać się w moczu ostatecznym, czyli tym moczu, który wysikiwujemy, tak? I najczęściej, właśnie mówiąc o tym progu nerkowym, mówimy o glukozie, która, jak wam mówiłem, że cała jest zresorbowana w kanaliku proksymalnym. No a dokładnie to działa tak, że ile tej glukozy mamy we krwi, tyle zostanie przefiltrowane i trafi nam do właśnie kanalika proksymalnego, ale zaraz zostanie z powrotem zresorbowane. Tylko właśnie ta resorpcja ma pewną wydolność. Jeżeli przekroczymy próg nerkowy, czyli stężenie glukozy we krwi będzie za duże powyżej tego progu, to nie wszystkie cząsteczki substancji będą w stanie być zresorbowane, i śladowej ilości tej glukozy zacznie się pojawiać nam właśnie w moczu. I ta wartość tego progu dla, dla glukozy to jest 180 mg na decylitr, czyli jeżeli ktoś ma poziom glukozy we krwi wyższy, to również w badaniu takim ogólnym moczu można znaleźć glukozę właśnie w moczu inne pojęcie związane z tym progiem nerkowym to transport maksymalny, one często się ze sobą mylą, oznaczane jako Tmax. Jest to stężenie, w którym mm, wszystkie transportery, które są w całym nefronie, w całych nerkach, są w 100% wysycone tą substancją. I dalsze zwiększanie stężenia tej substancji będzie proporcjonalnie zwiększało jej stężenie w moczu. Dla glukozy ta wartość wynosi około 360 mg na decylitr, czyli każda ilość glukozy w moczu pierwotnym przefiltrowana właśnie z krwi powyżej 360 mg na decylitr w stężeniu w krwi, która zostanie przefiltrowana trafi do moczu, bo nerka jakby tyle, ile maksymalnie może to resorbuje ale nic ponadto nie jest w stanie. Czyli wszystko, co powyżej 360, załóżmy na przykład, jeżeli się już wysycą w 100%, ktoś ma 400 mg na decylitr właśnie we krwi, to jak przy tym progu transporcie maksymalnym 360, 40 mg minimum na pewno będzie we krwi, znaczy... Na pewno będzie w moczu ostatecznie, tak? Jakby czujecie to. Próg to jest, że już się robi mniej wydolne ta resorpcja i się zaczyna pojawiać, a ten transport maksymalny, że jakby już wszystkie, jakby te drzwiczki dla glukozy czy innej substancji są za zajęte przez tą, która jest i wszystko co ponadto już będzie trafiało do moczu, bo nie da się fizycznie więcej po prostu zresorbować. Okej, okay. przyszedł teraz czas, w którym musimy zmierzyć się z pojęciem clearensu. Cóż to takiego, ten clearance jest? No, właśnie, postaram się wytłumaczyć wam to możliwie jak najprościej. Z angielskiego możecie kojarzyć, że clearance clear to czyste, czy jakby wyczyszczanie, oczyszczanie. I clearance to jest taka wartość, która określa, jak sprawnie usuwana jest substancja, która przepływa do nerki, właśnie z krwią i jak sprawnie jest z moczem usuwana. I zależy to przede wszystkim od sprawności filtracji w nerkach, przepływu krwi no oraz od ilości wydalanego moczu. A patrzę, próbując to ugryźć tak trochę od innej strony, to clearance określa taką objętość osocza, która zawiera taką samą ilość substancji, jaka jest w moczu wydalonym w określonym czasie, na przykład w ciągu minuty. Jeżeli wartość klirensu jest wysoka, znaczy że to, że w ciągu minuty z danej substancji oczyszczana jest bardzo duża ilość osocza, czyli nerka działa sprawnie i sprawnie oczyszcza ta filtracja kłębuszkowa wydalanie jakby osocze z tej substancji Dlatego też ogólny wzór na clearance substancji X wygląda następująco, że clearance to stężenie danej substancji w moczu, podzielone przez jej stężenie w osoczu i pomnożone przez objętość moczu, jaki wydalamy w ciągu minuty. I teraz, jeżeli podstawimy pod wzór jednostki stężenia substancji, dajmy na to miligramy na mililitr a objętość moczu na minutę jako mililitry na minutę podstawimy, no to zobaczycie, że ostatecznie wartość klirensu wyrażana jest w jednostkach jak mililitry na minutę, tak, czyli ile w minucie mililitrów osocza jest oczyszczane tak świetnie przez nerki albo mniej świetnie. Jeżeli sobie teraz wyobraźcie tak hipotetycznie, że jest jakaś taka substancja rozpuszczona we krwi, która podczas filtracji w kłębuszku, Przesącza się proporcjonalnie do ilości osocza, która została przefiltrowana, a następnie nie jest ani resorbowana ta substancja, ani dodatkowo wydalana do światła kanalików, to jej clearance będzie odpowiadał temu, jak sprawnie zachodzi filtracja w kłębuszkach, bo to będzie oceniało tylko wartość filtracji, a żadne procesy resorpcji sekrecji nie będą nam tu mieszały, tak? A kojarzycie z początku odcinka, że określając sprawność filtracji, to taki wskaźnik to nazywamy go GFR, Glomelural Filtration Rate, no nie? I właśnie taką substancję, której clearance odpowiada temu GFR-owi, to jest inulina. Ja mówiłem, że wyobraźcie sobie, że istnieje taka substancja. No, istnieje która nie jest ani potem resorbowana, ani wydalana, tylko tyle ile mniej więcej w osoczu jest filtrowane, to ona trafia do moczu i potem w tym moczu ostatecznym się znajduje. Tylko że inulina jest to substancja egzogenna, którą by trzeba było podać dopiero komuś dożylnie. No i ona właśnie czyli nie występuje naturalnie w organizmie, czyli niezbyt się nadaje do takiej codziennej praktyki lekarskiej oznaczania we krwi. Natomiast kreatynina, związek który występuje endogennie w organizmie, jest tylko w niewielkim stopniu resorbowana, a jest również wydalana. Przy czym mniej więcej te procesy się równoważą, a nawet trochę to wydalanie dodatkowe jakby przeważa nad tą resorpcją. Dlatego wartość GFR-u, liczona na podstawie właśnie klierensu kreatyniny, ma wartość przybliżoną i troszkę zawyżoną. Dlatego mówimy o nim jako o EGFR, czyli E jak Estimated, że to jest GFR, czyli ta, to jak sprawnie zachodzi filtracja w kłębuszku w sposób mniej więcej oszacowany. Jeden z dokładniejszych wzorów, który pozwala nam właśnie obliczyć ten szacowany GFR, to wzór Kokrofta-Golta, który uwzględnia wiek, masę ciała, płeć przez ten taki współczynnik K, który zależy od płci oraz oczywiście stężenie kreatyniny we krwi. I wzór ten zawiera wszystkie elementy, te, które wymieniłem, ponieważ kreatynina powstaje jako metabolit przemian w mięśniach. I wyobraźcie sobie, że osoby o mniejszej masie ciała mają mniejszą też masę mięśniową, dlatego uwzględniamy też tu ym, i wiek, i, i właśnie masę ciała, podobnie jak... Packer ma dużo większe stężenie kreatyniny, bo ma dużo większą masę mięśniową niż na przykład starsza pani, która waży 50 kg. E, więc, żeby nie stwierdzić, że packer ma, nie wiem, jakoś e, źle mu działa ta, 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 to wszystko, a na przykład tutaj pani nie. I słuchajcie. Wzór ten jest używany przez lekarzy, głównie przy dawkowaniu leków u pacjentów, którzy mają znaczną niewydolność nerek, gdzie dawki leków muszą być bardzo precyzyjnie dobierane. Natomiast w takiej codziennej praktyce stosuje się inne uproszczone jeszcze wzory, które aż tak dużo tych zmiennych nie uwzględniają. Są to wzory MDRD i CKD. No, odpowiednie kalkulatory medyczne tam w Empendium czy w internecie pozwolą Wam policzyć to szacowane GFR na podstawie tam stężenia kreatyniny, no i tam jakieś tam kilku ewentualnie informacji o pacjencie bardzo, bardzo prostych. I na podstawie tej wartości GFR określamy stopień zaawansowania przewlekłej choroby nerek. Wyobraźcie sobie, że stężenie kreatyniny wysokie, które jest tu na dole, sprawi, że wartość GFR będzie niska a niskie stężenie kreatyniny, że wartość gfr będzie wysoka. Więc taki paker, który może mieć bardzo dużo kreatyniny, a nie uwzględnimy masy ciała, masy mięśniowej itd., itd., nie weźmiemy poprawkę na to, kim jest pacjent, jaki jest pacjent, jak on wygląda, to możemy stwierdzić, że on ma dużo kreatyniny, i policzyć, że GFR jest całkiem niski i stwierdzimy, że ma chorobę nerek, a możliwe, że wcale nie ma. Tak samo jak u jakiejś, pa jakiejś starszej pani, która właśnie jest taka malutka, chudziutka i może mieć małutko kreatyniny we krwi, no to możemy oszacować, że GFR jest wysoki, fajnie, czyli nerki są zdrowe, fajnie filtrują. Ale się okaże, że tak naprawdę wynika to z tego, że pani ma małą masę mięśniową, a tak naprawdę nerki są niewydolne, więc no, trzeba uważać. Ale jeszcze tutaj o, do tej przewlekłej choroby nerek wrócę, bo właśnie GFR określa stopień zaawansowania przewlekłej choroby nerek. Będzie odcinek specjalnie poświęcony przewlekłej chorobie, przewlekłej chorobie nerek, no i wtedy o tym GFR-ze powiem nieco więcej. Istnieje również inna substancja, której właściwości pozwalają nam dowiedzieć się nieco o funkcjonowaniu nerek. I ta substancja to kwas paraminohipurowy, który jest oznaczany jako pach. Oprócz tego, że w znacznym stopniu jest filtrowany w kłębuszku, to wszystko, co nie zostanie przyfiltrowane, dalej jest wydalane do światła kanalika, czyli krew, która opuszcza nerkę, nie ma ani odrobiny kwasu paraminohipurowego, tak? 100%, które dopływa, trafia do moczu ostatecznego. Dlatego clearance pach wskazuje na objętość osocza, która dopłynęła do nerki, czyli tak zwany nerkowy przepływ osocza, RENAL Plasma Flow, czyli RPF. Z kolei wskaźnik nazywany frakcją filtracyjną, filtration fraction, i po polsku, po angielsku na szczęście skrót jest taki sam, wskazuje, jaki odsetek krwi przepływającej przez nerkę został przefiltrowany i trafił do moczu pierwotnego. Czyli tak naprawdę, jakby porównujemy GFR, czyli to, jak działa filtracja, do tego, ile osocza dopłynęło do nerki. Czyli tak naprawdę o gfr informuje nas klirens kreatyniny, a o przepływie osocza klirens kwasu paraaminohipurowego więc frakcja filtracyjna to iloraz obu tych dwóch klirensów. O mój Boże. Wiecie, to jest bardzo zawiłe i skomplikowane. Ja mam nadzieję, że udało mi się to w miarę logicznie wytłumaczyć Wam. Ale na pewno, czas, jeżeli pierwszy raz się tego uczycie, to na pewno będziecie może potrzebowali kilka razy obejrzeć ten film. Jeszcze doczytać sobie, żeby to w głowie poukładać, bo powiem Wam, że. Ja tak naprawdę dopiero przygotowując ten odcinek w pełni zrozumiałem o co chodziło na tych slajdach z drugiego roku. I tak widzę, że jakby moje zrozumienie tego zagadnienia było dosyć um, powierzchowne, że więcej tam było wkuwania niż zrozumienia. Co to jest, z czego to wynika i o co to tak naprawdę chodzi. Więc życzę Wam naprawdę powodzenia, a w kolejnym odcinku zajmiemy się właśnie fizjologią nerek w kontekście regulacji przez te wszystkie hormony: te angiotensyny, aldosterony itd., które mówiłem, że wpływają właśnie na te wszystkie procesy. I do zobaczenia, właśnie w tym odcinku. Dzięki Wam bardzo za ten odcinek. Jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, to subskrybujcie ten kanał i dawajcie łapkę w górę. Natomiast również polecam śledzić mnie na Facebooku. A jeżeli chcesz wspomóc mnie w tworzeniu ogólnodostępnej, darmowej, nowoczesnej edukacji medycznej w Polsce, możesz zostać moim patronem. Link do Patronaita znajduje się w opisie tego filmu. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.